zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kyle Rittenhouse został uniewinniony, 17-latek, który zastrzelił dwóch ludzi, którzy go zaatakowali. Został uniewinniony przez ławę przysięgłych, 12 osób. No jest to bardzo dobry rezultat, jest to bardzo dobry wyrok, czy brak wyroku, uniewinnienie. No to pokazuje sytuację w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rittenhouse miał 17 lat, kiedy pojechał pilnować ulic amerykańskich. Nosił ze sobą taki karabinek. No to można powiedzieć, że to jest taki amerykański kałasznikow. To się nazywa AR-15. W Ameryce można go kupić mniej więcej od 600 do 1000 dolarów. Na 50 stanów w Ameryce to 6 potrzebuje pozwolenia na broń. I pozwolenie jest wydawane przez policję na wyniku. No, trzeba prosić, pisać podanie, wyjaśniać, dlaczego się chce i tak dalej, i tak dalej. 44 stany wydają zezwolenia, no i nie trzeba się tłumaczyć. No te zezwolenia są wydawane z reguły dla tych ludzi, którzy jeżdżą między stanami i potrzebują mieć zezwolenie w drugim stanie, w którym nie mieszkają, a w którym jest wymagane. 22 stany, no to w ogóle ani nie wymaga zezwoleń. No i można nosić na wierzchu tą broń, no bo to jest właśnie to, gdzie konstytucja mówi, że każdy obywatel może legalnie posiadać broń, no i legalnie może nosić tą broń. Także to jest to, co konstytucja mówi, gdzie jest napisane. W Nowym Jorku trzeba się tłumaczyć z konstytucji policjantom. No i policjant może powiedzieć, że nie jest potrzebne. Jeden z tych zabitych, 66-letni Rosenbaum, no aniołkiem nie był. Aniołkiem nie był, to był skazany pederasta, pedofil. Także pięciu chłopców, których on molestował w wieku od 15 do 12 lat, no to oni teraz są młodymi ludźmi. No to przypuszczalnie są zadowoleni z tego, że uniewinniono Kyle'a Rittenhouse'a, że on w samoobronie wziął i zastrzelił człowieka, który ich skrzywdził. No oczywiście to nie ma jedno nic wspólnego, no ale to pokazuje tych agresywnych ludzi, którzy po prostu zaatakowali. Kyle Rittenhouse no, jest przykładem w Ameryce, jaka jest ta polityczna polaryzacja. Jest to tak kompletnie rozłączone. No komuniści są za konfiskacją broni, komuniści są za zniszczeniem wolności wypowiedzi, dlatego między innymi wszystkie platformy społeczne blokowały jakąkolwiek linię obrony dla Kyle'a Rittenhouse'a. Wszystko było albo oflagowane, albo usuwane, albo niszczone i tak dalej, i tak dalej. Już nie ma wolności wypowiedzi w Ameryce, szczególnie w tych wielkich firmach, kompaniach społecznościowych. No, prawica, konserwatyści się wściekają się, dlatego że mówią, że wolność do wypowiedzi jest taka, że można wypowiadać się, każdy ma swoją opinię, każdy powinien mieć prawo do tego powiedzenia. Cała sprawa, w Ameryce no to trzeba udowodnić, że poza uzasadnionymi wątpliwościami, że trzeba być przekonany na pewno, żeby skazać kogoś.
politycy amerykańscy, aktorzy, prezydent Stanów, no to w zasadzie już skazał Kyla Rittenhouse'a przed rozprawą. Większość ludzi, wszyscy lewacy po prostu powiedzieli, że on jest winny, no i to tyle. No. Tradycja amerykańska jest i prawo jest takie, że każdy jest niewinny, dopóki nie jest mu udowodnione, że jest winny. No ale w czasach komunistycznych, no niestety wszystko jest ustawiane inaczej. Zebrano dla niego 2 miliony kaucji, także przesiedział trochę w więzieniu. No zeznawał. Nie chciał zeznawać i między innymi dlatego prokurator powiedział, że on przez to, że nie chce zeznawać, to on się przyznaje do winy. Sędzia bardzo się wściekł i powiedział temu prokuratorowi, gdzie on się uczył prawa, jeżeli on w ten sposób mówi. No każdy ma prawo, nawet kryminalista, do obrony, dlatego w Ameryce jest obrońca z urzędu i tak dalej. No, a prokurator takie głupoty opowiada. Prokurator powiedział, że on był turystą chaosu, no, że turystą chaosu, że przyjechał z tym AR-15, żeby prowokować zamieszki. On, Kyle Rittenhouse, pracował jako w sumie ratownik na basenie, jego ojciec tam mieszkał. On mieszkał, dlaczego prokurator powiedział, że jest turystą? No dlatego, że on mieszkał po drugiej stronie rzeki, w drugim stanie, no ale to było tam 15-20 minut drogi, tak, także prokurator opowiada głupoty, że on turystycznie przyjechał. No turystycznie to można przyjechać, powiedzmy 500, jeżeli się jedzie 5-10 czy 20 godzin, no to można być turystą chaosu, a tutaj to była normalna sprawa sąsiedzka. To się zaczęły te wszystkie rozruby, no to zaczęły się dlatego, że no było już dużo rozrób, ale ta rozruba to się zaczęła, że jeden czarny obywatel amerykański coś tam kryminalnie narozrabiał, policja zareagowała, no i go zastrzeliła. No i później były te zamieszki, no z tymi wszystkimi zamieszkami, no to zawsze się dzieje tak, że w tych dzielnicach czarnych po prostu spalają co tam mogą Koreańczykom, delikatesy, sklepy i tak dalej. Później okradają wielkie supermarkety ze wszystkiego, co tylko się da. Niszczą z dealerów samochodowych i tak dalej. No i tak to się ciągnie. Wcześniejszy przypadek, no to był ten George Floyd. George Floyd, no to też zawodowy bandyta, zrobiono z niego świętego. Po jego śmierci, ale on spędził 5 lat w więzieniu, przystawiał broń kobiecie ciężarnej, był na narkotykach, także kiedy policja go złapała, to wyskoczył z tego radiowozu, bronił się przez 9 minut, jak mu mówili, żeby pojechał na komendę. Także, że zawsze są te rozruby w obronie bandytów. No w obronie bandytów, a politycy lewacy przedstawiają to, że to po prostu policja chodzi i szuka niewinnych aniołków, żeby zastrzelić czarnych. No to jest makabra. Sędzia opieprzył również prokuratora za to, że ten pokazywał jakieś wideo z drona, no ale jakość tego filmiku to była tak beznadziejna, że tam można było wszystko powiedzieć, że to jest to, czy to jest tamto. A okazało się, że oni mieli wysokiej jakości filmik, którego nie chcieli ani pokazać, ani nie pokazali obronie wcześniej, a byli zobowiązani. Także sędzia też się wściekł z tego powodu. Kenosha, no to w 2020 roku to było bardzo blisko podzielone. To było Biden, Trump, to było tak 50 na 50.
Także to jest, mieszkają tam republikanie i demokraci. No i 12 przysięgłych, 7 kobiet i 5 mężczyzn uznało go niewinnym. No on był oskarżony z 5 różnych paragrafów i te wszystkie 5 paragrafów został uniewinniony. No dzisiaj demokraci, wszystkie te lewackie środki masowego przekazu oszukują w sposób haniebny i bezwstydny i o tym, co tam się działo, no i ogólnie oszukują o całym systemie prawnym w Ameryce. Do tego nawet politycy, którzy są odpowiedzialni za prawo i porządek, między innymi szef Komitetu Sprawiedliwości w Izbie Reprezentantów, no to powiedział, że to było poronienie sprawiedliwości. Poronienie sprawiedliwości, no to jest naprawdę, trzeba być wrednym lewakiem, żeby zakwestionować wyrok, tak? No bo wyrok to jest wyrok, no jest taki system. Biden podobnie się zachował. On powiedział tak, trzeba uszanować prawo i porządek, trzeba uszanować wyrok, no ale do tego dodał jeszcze, prosił o pokój, o spokój, żeby nie było zamieszek, no ale później na końcu dodał, że jest wściekły i zaniepokojony. No to jeżeli prezydent, który w sumie w sobotę 20 listopada skończył 78 lat, także ma dzisiaj 79, no jest jest najstarszym urzędującym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. No i jeżeli on mówi takie rzeczy, że jest wściekły i zaniepokojony, no to jakie daje światło dla zamieszek? No te wszystkie zamieszki, no to zawsze są prowokowane, czy ludzie, którzy tam chodzą na te zamieszki, no to czują swoje poparcie wśród polityków. No politycy zachęcają ich, politycy zachęcali do tego, żeby krzyczeć na polityków republikańskich, żeby atakować republikanów, gdzie się tylko da. No, demokraci zrobili taki precedens, czy zaczęli to, że jest walka fizyczna, polityczna. No to nie jest dobre. Biden nazwał Rittenhouse'a rasistą i rasistowskim białym supremacistą, czyli dosyć, jest to dosyć obraźliwe. Dużo polityków zaczęło krzyczeć o rasizmie. No tam w tym akurat wyroku rasizmu nie było, bo Kyle Rittenhouse jest białym, 2 zastrzelonych przez niego też byli biali. Ten jeden postrzelony był biały, także tam rasizmu to już kompletnie w tym wypadku nie ma. Sytuacja jest makabryczna, tak? Całe szczęście, że byli odważni, tam nie wiadomo, jak ich życie się potoczy, tych ławników, no bo przypuszczalnie będą jakieś reperkusje, będą ścigania, będą podpalenia domów, obrażenia i tak dalej. Ci ludzie postawili swoje życie na szali sprawiedliwości, no i to im się, za to należy im się podziękowanie. To, że ludzie mają prawo do ochrony swojego życia, no to też pokazuje, że jeszcze Ameryka nie upadła tak nisko, żeby ludzie nie mogli się bronić. Ten Kyle Rittenhouse, no debile mówili, że prokurator powiedział, że każdy kiedyś będzie pobity. No tyle tylko, że prokurator kretyn nie zdawał sobie sprawy, że on cytuje kawałek z filmu o gangsterach i jeden z tych gangsterów, który opisywał swoje gangsterskie życie, no to powiedział, że każdy jest pobity i trzeba się po prostu przyzwyczaić. No, jak prokurator może powiedzieć do uczciwego obywatela, że powinien się przyzwyczaić do bicia? No to jest 2021, to jest jakaś makabra.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Przepraszam, przekaz dla socjalistów. No widzicie, ten 79-letni prezydent, jak on może podburzać lewaków do zamieszek, tak? Jak można powiedzieć, że jest wściekły i zaniepokojony po legalnym wyroku? Socjaliści, popatrzcie się też na swoje podatki, na cenę benzyny. Widzicie, że te parę miesięcy, 10 miesięcy administracji Bidena do niczego dobrego nie prowadzi. Zdrowia dla normalnych.